Słuchajcie Państwo, koledzy aktorzy, poczekajcie chwileczkę. Otóż chciałem przede wszystkim aktorom, którzy na Zabrzeżu dali mi solidnego kopa, żebym wszedł w tajemnicę Bankana Sztuki Teatralnej. Za to dziękuję. Przede wszystkim Tobie, Kasiu, i Tobie, Pawle, Wolakowie, za to, że przekonałem się, jak może być piękna starość, nie starość, ale emerytura w cieniu teatru, albo w słońcu teatru. Za to dziękuję Wam. Dziękuję Tadeuszu, żeś Ty tak mnie prowadził zakątkami i doprowadził do drzwi. Proszę Państwa, i to idą dla Was róże. Ale jeszcze jedna rzecz. Napisali mi i mam to odczytać. Okulary! Okulary. Dziękuję. Przepraszam. To muszę tak. Woda dla Ludwiczka. Na aktora się nie nadaje. To nie atrakcja, słowo daje. Stoję na takim stanowisku, albo nic mieć, lub mieć wszystko. Chciałbym grać króla. Ludwik nie. Nie żartuję. Każdą przeszkodę wnet sportuję. Za żonę wziąć królowe bony. Byle do celu, już stron blisko. Albo nic nie mieć, albo wszystko. Będę popierał Jacka G. Panie Tajemniczony, Jacek Błąd, dyrektor Tary. Niech mi pomoże trzymać ster. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć? Na tronie każdy chciałby siedzieć. Diabłu nie sprzedam własnej duszy, choć chcę być królem, lecz nie muszę. Oto autorka tego wiersza. Gratulacje. Kasiu, słyszałem, nauczycielka zawsze się tak się wyraża. Ja sobie przyjąłem. Dziękuję serdecznie. Zajebista. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Słuchajcie, pozwólcie, że zrobię wyjątek i dedykuję scenę księdzu. Podaruję serdecznie dalej. Proszę bardzo. Co? Dziękuję. Milcz! Jak wiesz. Boże, tak urzędnicz. Ale ciągnie długo. Dziękuję serdecznie. Pani przydała ten dół, czy nie? Nie, że sobie przydałam, bo tam w mieście jest tak nie widać. Dziękuję serdecznie. Zawieśniaki. I dziękuję serdecznie. Słuchajcie Państwo, aktorzy odejdą, bo muszą się przedać. To do zobaczenia. Proszę wybaczyć mi, że w pierwszych słowach powitam bardzo serdecznie po raz pierwszy w Lubinie
swoją siostrę z Wołchatowa, rodzoną siostrę z dziećmi, moją krześnicą i Andrzejem. Witam cię, siostro. Powitałem najserdeczniej. Natomiast dzisiaj, w tej chwili, chciałbym podziękować w sposób szczególny dyrektorowi teatru Jackowi Kłąbowi, dzięki któremu spotkaliśmy się na tym spektaklu, na tej premierze. Dziękuję. Jacek niestety musiał być na zjeździe krzyżowej, ponieważ Teatr Legnicki przechodzi w gestię marszałka województwa dolnośląskiego. Dziękuję. Natomiast i w sposób najszczególniejszy dziękuję sprawcy tej Spiritus Movens, tej imprezy, prezes Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. Orzeszkowej. Jasiu Bilar. Przywitajmy go brawem wielkim. Napełniła salę naszego teatru kilkadziesiąt, a o ile nie, ileś tam set razy. Więc wymyśliliśmy taki żart fotograficzny. Tak. Ty jako widownia. Dobrze? Dzień. Oczywiście trochę poświęciłem, jeśli chodzi o podpis. Uwielbiam. Prawda, wiesz? Niech ci to wisi na ścianie, jak inne rzeczy ci wiszą.